2016 roku powstała kawiarnia i galeria Dwa Okna. Projektowałam przestrzeń tego miejsca. Inspiracją były przede wszystkim grafiki jaremianki, mocne linie, równowaga form i koloru. Oczywiście też sztuka użytkowa tego czasu, stąd kolorystyka mebli Rajmunda Hałasa i kształty stołów nawiązujące do form z grafik jaremianki. Jej postać była też impulsem do rozpoczęcia działalności Galerii Dwa Okna. Zaproszeni artyści wypowiadali się w kontekście twórczości Marii Jaremy. Ten projekt trwa właściwie do dziś. Powstało ponad 20 wystaw wokół tego tematu, który okazał się bardzo inspirujący, aktualny i prowokujący dla twórców. Wiele świetnych prac w różnorodnych technikach. W ogrodzie Dwa Okna powstał też mural wykonany przez artystki krakowskie, skupione w grupie 13. Z tych wszystkich powodów powstał ten film. Oto artystki krakowskie w dialogu z jaremianką. Maria Jarema. Kiedy o niej myślę, myślę o niej jako o Marii, o kobiecie niezwykle inteligentnej i onieśmielającej. I w zasadzie to, co mnie inspiruje w jej twórczości, to po jednej stronie życie, a po drugie jej skondensowana twórczość, ponieważ ta twórczość trwała do pewnego momentu, została przerwana dramatycznie. I to, co kojarzy mi się z nią i to, co inspiruje, chociaż nie bezpośrednio znajdziemy w jej twórczości te rzeczy, to cięcie, wycięcie, układ form, światło. Maria malowała, łączyła malarstwo z grafiką, używała bardzo dużo koloru, natomiast moje prace są zupełnie czarno-białe. Jest to takie też o niej właściwie nawiązanie do pamięci, do przeszłości. I dlatego formy, które się pojawiają w mojej twórczości, w projekcie, który poświęciłam Marii Jaremie, jest w zasadzie czarno-biały, aczkolwiek jest tam użyty papier archiwalny, który ma swoje odcienie i to właściwie światło samo namalowało, światło, słońce namalowało te odcienie, ten zmieniający się papier, gdzie nigdzie pojawiają się czarne formy, trochę biologiczne. No i oczywiście, kiedy patrzę i sobie wspominam Marię w swojej głowie, widzę ją na czarno ubraną i tak rzeczywiście chodziła na co dzień ubrana, szybko poruszającą się. Jest taki film właśnie z archiwum o Tadeuszu Kantorze, że ona się pojawia w tle i jest to bardzo dynamiczna postać. Dlatego też w całym cyklu pojawiający się o Marii stworzyłam papierowe rzeźby, które też się poruszają. Bez ruchu nie ma Marii. W całej sztuce Marii Jaremy dla mnie najbardziej inspirujące są jej grafiki, ponieważ sama jestem po grafice i często patrzę przez ten pryzmat na twórczość innych artystów. Nieprawdopodobnie prosto i czysto i trafnie udało się Jaremie uchwycić głowę oraz twarz człowieka. Były one moją inspiracją do uszycia całej kolekcji poświęconej Marii Jaremie. Proces twórczy to najpierw moja fascynacja jej twórczością, dotarcie do źródeł, osadzenie w czasie, a później próba zinterpretowania obrazu czy właśnie grafiki przez własny styl, przesianie przez subiektywne sito. Następnie poszukiwanie odpowiednich narzędzi, środków wyrazu, materii, w moim przypadku materiałów. Sprawdzam pojedynczo i w całości siłę przekazu, no i czasem coś zmieniam. Staram się, szanując obecne i klasyczne trendy w modzie, wtrącić z nią trochę sztuki, elementów obrazów czy grafik. Chciałabym spleść ze sobą sztukę artystów, malarzy, twórczość użytkową. Nie tylko w modzie, ale też w drobnych elementach architektury wnętrz czy mebli.
Ja miałam chyba dwa podejścia do Jaremianki. Pierwsze to było, gdy robiłyśmy wystawy indywidualne, poświęcając jej swoje prace i wtedy zdałam sobie sprawę, że ja nie umiem się inspirować innymi artystami tak jeden do jeden, bardzo dosłownie. Za to w Jaremiance, przeglądając jej pracę, zachwycił mnie kolor. Te wszystkie czerwienie, złoto, zielenie, które są dominujące w jej twórczości, zainspirowały mnie do tego, żeby pokazać moją, czarno-białą zazwyczaj sztukę, w tych kolorach. Spróbować swoje prace przetransponować przez jej kolorystykę. Wtedy zrealizowałam taki mini cykl, poświęcając go Jaremiance. A potem, podczas realizacji muralu, wiedziałam, że chcę pójść dalej. Wiedziałam, że to, co powstanie w miejscu publicznym, musi działać na odbiorcę. Będzie jego z kolei inspirować do myślenia o tej artystce. Wtedy natrafiłam na to zdanie Jaremianki, które umieściłam w projekcie Sztuka rodzi się z wolności. A ponieważ zwykle pracuję bardzo intuicyjnie, może czasem zbyt szybko, ale intuicyjnie, to od razu wiedziałam, że to jest dla mnie ważne. Kobietę zaczęło inspirować myślenie Jaremianki i ona jako człowiek. To myślenie potrzebne chyba każdemu artyście w sumie, dlatego tak wyeksponowałam to hasło, zupełnie ponadczasowe, uniwersalne. Do tego użyłam środków, które są plastycznie spójne z jej twórczością, ale przemyciłam też trochę siebie i rzeczy, które wynikają z mojej emocjonalności. To hasło dawało mi taką siłę, którą też zobaczyłam w Jaremiance walczącej z chorobą, siłę artysty do walki o zaistnienie, o przetrwanie. No i taka jest chyba ta druga strona inspirowania się Jaremianką. Jeśli chodzi o to, co w Jaremiance jest mi najbliższe, to trzy poziomy są takiej bliskości, czyli trzy różne dziedziny, w których ona na mnie oddziałuje. Pierwszą z tych dziedzin jest najbardziej abstrakcyjna, czyli radość malowania. Radość malowania, którą podzielam, która się zresztą udziela nawet bezwiednie. Czasami zdarza mi się prowadzić warsztaty dla dzieci i wiem dobrze, że najlepszym sposobem na to, żeby dzieci chciały coś namalować, jest samemu coś namalować. Wtedy natychmiast dzieci też się biorą do malowania. Więc to jest najważniejsze. Drugi to jest, oczywiście wynika zresztą z pierwszego, zabawa formą. Ona wcale nie musi oznaczać rezygnacji z jakichś treści, ponieważ treść czasami przychodzi po prostu z formą. Człowiek coś robi, tak jak muzyk, który improwizuje, ma nastrój i improwizuje raz wesoło, raz smutno, czasami nawet na ten sam temat. Ja zresztą szukam tych analogii między muzyką a malarstwem i w ten sposób dochodzimy do trzeciego poziomu, czyli trzeciej inspiracji, którą Jaremianka ma dla mnie, czyli po prostu ta muzyczność. Natomiast nuty same w sobie już są jakimś obrazem muzyki, którą zapisują. W związku z czym malarstwo niekiedy staje się czymś w rodzaju takiej partytury żywej, z której można by nawet śpiewać, gdyby ktoś bardzo się uparł. Czemu nie? Ja bardzo dużo śpiewam, lubię to robić. Robię to półprofesjonalnie, robię to w zespole, czyli z innymi ludźmi. Wymieniamy się tymi głosami, te głosy tak sobie wędrują polifonicznie i bardzo podobny efekt jest na tych obrazach. One są muzyczne w sposób polifoniczny, to znaczy każda z tych linii, która się przeplata z jakimiś plamami, jest czymś w rodzaju takiej melodycznej linii. I mimo, że wydaje się, że te linie nie mają ze sobą jakiegoś związku, to dokładnie tak samo jest, kiedy się człowiek wsłucha w polifoniczne utwory dawnych mistrzów baroku lub renesansu. Oni cały czas myśleli i poziomo, i pionowo. Jaremianka cały czas myśli i płasko, i w głąb. Tak sobie wyobrażam, że te obrazy są i płaskie, i przestrzenne, i wszystko się zgadza ze sobą. Nie wiem, jak to się dzieje, jak ona to robi, ale wszystko się zgadza.